W dzisiejszym odcinku 14 osób weźmie udział w kolejnej części coverowania popularnych hitów muzycznych. Jednak osoby te nie wiedzą, że będą musiały wziąć udział w grupach. Każda z osób dobierze się w dwuosobową grupę i będą oni musieli wybrać jedną piosenkę z listy dostępnych piosenek, którą sobie przygotowałem, a następnie będą musieli ją przerobić. Tak, w dzisiejszym odcinku oni mogą sobie sami wybierać, dlatego że uważam, że już samo uczestnictwo w grupach dwuosobowych z osobą, którą można nawet nie znać, może być lekkim przypałem i już to dla nich jest lekkim wyzwaniem. A, i poproszę jeszcze, przypominam tutaj o subskrypcjach, bo jest to bardzo, ale to bardzo ważne. Każde 1000 subów po tym odcinku to jedna piosenka więcej do następnego odcinka z coveru. Tak więc to wy decydujecie, ile piosenek będzie w kolejnym odcinku. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, subskrybuj koniecznie. A jeżeli chcielibyście wystąpić w kolejnym odcinku, to wbijajcie na Insta, bo tam często wrzucam informacje i stamtąd biorę ludzi na odcinki. A teraz sprawdźmy, kogo wybrałem dzisiaj. Siema, witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Aran, witam. Witam, witam. Jaki lag, 20 FPS. Blaine, witam. Siema. Juan, witam. Jest z nami również Kerem, który postanowił skasować swój kanał, więc jest dzisiaj jeszcze raz, żeby powiedzieć wam, że ma nowy kanał. No elo, a mogę powiedzieć to ten w swoim stylu? A wytniemy to Mateusz na montażu, czy nie? Nie, Mateusz, nie wycinaj tego, proszę. Ale co ty chciałeś powiedzieć w ogóle, co ma nie wycinać, powiedz? Że generalnie to... Tak dobra, Lemon, siema, siema Lemon. Cześć, jestem ja, cześć, dzień dobry. Siema Łodboro. Siema Boro, jestem, cześć, cześć. Jest z nami Kwetro, tak Czemu mam zawsze problem z tą ksywą? Kwetro. Kwetro Bans. Siema, chciałem pozdrowić kolegę, który jest ze mną na profilowym. Pozdrawiamy kolegę, jest z nami również Rezual. Siema, jestem Rezual. Pozdrawiam Half Deada, który chce być znowu offline. Jest z nami Sabura Cup, witam. Siemano. Ale co ciekawe, Sabura Cup jest ten, który dotknie wszystkiego i to się zamienia w wafle. Następny przystanek. Twoja matka. Nie tylko w wafle, ale też w złoto się zamienia i dotykam dzisiaj Saburę i się zamienia w złoto i robi piękne tutaj rzeczy dzisiaj. Jest z nami również Wolne B. Witam, jestem Szybkie C. Jest z nami Janek. Siema. Jest z nami Zacha. Nie ma z nami Zbyszka. Witam serdecznie, pozdrawiam panią Halinkę. Pozdrawiam panią Halinkę. Moi drodzy, niestety zczailiście się, bo jakby tutaj Sabura Cup jest razem z Werde na odcinku. Postanowili przyjść we dwójkę, to ja uznałem, że zaproszę więcej osób i dobierzecie się w pary. O! Wydaje mi się, że najlepiej będzie dać wam wybór, żebyście mogli sami zadecydować, kto z kim jest. Aran, Bartusz, ja bym wolał losowanie, jak mam być szczery. Aran, z kim ty chcesz być? A może kto chce być z Aranem? Ja nigdy nie słyszałem tutaj żadnego z osób twórczości, oprócz na przykład KRM-a i Sabury. To podejrzewam, że Aran też nie słyszał, więc może Rezual będzie z Aranem. Pasuje. Git, Aran? No, mi pasuje. ARF, z kim chcesz być? Ja bym chciał być z moim idolem Jankiem. Janek, zgadzasz się? No, może być. Blaine? Ja nikogo nie znam, no. Dobra, kto jeszcze nikogo nie zna? Ja mam dokładnie tak samo jak Blaine. A Blaine coś Zachę czy Młody Boro? Który jest super? Znaczy obaj są super. A, fajnie, miło z mojej strony. Nie wiem, zrób losowanie. Na dół Boro. Juan? Ja też nie znam. Dobrze, to będziesz z Zachą, okej? Okay? Siema, Juan. Siema. Kerem? Kto został w ogóle? A Wolne B jeszcze został, tak, czy nie? No, ale my jeszcze mówienie, bo my kumple. Ja nic nie mówiłem, że chcę. Aha, nie, dobra, dobra. Dobra, czyli został tylko KRM i Lemon, tak? No chyba to chyba KRM samemu będziesz, co? Czemu nie, no co wy mnie tak nie lubicie, no. Wszyscy są. Czy jesteście zadowoleni ze swoich drużyn? Tak, nie wiem. Tak, tak bardzo. KRM, czy jesteś zadowoleni ze swojej drużyny? Nie, no co to mówić, co shamingu? Czemu shamingujesz Lemona? Dobra, Lemon, wygramy. No. Dobrze, moi drodzy, tworzyłem sobie specjalny kanał Elo i tutaj macie listę piosenek, które możecie sobie wybrać do skoverowania. Pierwszą osobą, którą będzie wybierał, będzie Wolne B. Dawaj Jacuś. Piątek wieczór? Ja bym wolał nie. Jak mam być szczery, to najprędzej bym brał Diss na Szatana. To jest zajebiste, swoją drogą. Nie, proszę. Proszę, Diss na Szatana. Dobrze, w takim razie rozumiem, że Wolne B wybrał Diss na Szatana. Na pierwszym miejscu Bóg, na pierwszym miejscu wiara. Jebać Szatana, jebać Szatana. Idziemy dalej, kolejną osobą, która wybiera, będzie Blaine. Boro, musimy wybrać najbardziej chujową, żeby jak najlepiej nam poszło. A co jest najbardziej? Nie wiem, ja nie znam tych piosenek. Skute, Bobo, Jan Kleosie, cicho. O, no, tak, 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 to jest dobry pomysł. Tak, no właśnie o tym pomyślałem, albo Team X. Mówili, że zajdę ze sceny. Zacha. My byśmy wzięli Złote Tarasy. Złote Tarasy, bardzo fajna piosenka, memiczna, w tym momencie wiralowa. Ja widziałem, jak wychodziła ze Złotych Tarasów. Idziemy dalej. Kerem. My bierzemy zioma, co jest dykiem jak pudzian. Szpaku Hot 16 Challenge. O, nareszcie, jest tyle czekałem, aż ta piosenka w końcu będzie. Ale Kerem fajny refren może tam zrobić. Za wszystkie krzywdy sam się proszę Boga. Werde. No to ja biorę Parisa Platynowa Freestyle. Poproszę jakąś fajną akustyczną wersję. Stary leży najebany na wersalce. Kolejną osobą jest Janek. A to bierzemy Jerzyka. Młody Jerzyk jest fajną piosenką. Nie mam czasu dla rodziny, bo myć go nie mogę. Leży cały dzień, nie wiem czemu nie zadzwonię. I Rezual. My z Aranem wybraliśmy Cebiksy. To był ciężki rok, jak parę ton.
leży z nią. Są zadowoleni? Bardzo. Tak, jak najbardziej. Ej, jest szansa na zmianę, Jaku. Dobra, kogo, co byście chcieli? Może być Jan rapowanie? Tak. Jesteście pewni, że da się radę ten numer zarapować? No, jestem ja pewien. To teraz pytanie do wszystkich. Zgadzacie się na to, żeby zamienili sobie Disla na Szatana, czy wolicie, żeby zrobili Jan rapowanie? Moim zdaniem niech zamieniają. Dobrze, pozwolę im zamienić. Kocham. Dziękuję. Słuchajcie, moi drodzy, jest 16:34. Spotykamy się o 18:04. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Powodzonka. Siema, jak tam w ogóle robota wam idzie? Właśnie mi coś w ogóle nie idzie muzycznie dziś. Dlaczego? Ona live'a sobie zobaczyć. A, zobaczę sobie. Za wszystkie krzywdy sam przeproszę Boga. One muszą mnie w zło. Jest ciekawie, nie będę patrzył dalej, żeby nie spoilerować sobie. Mamy trochę problem, żeby sobie przerzucić między programami w sensie. I pytanie, czy jeśli będzie totalnie surówka wokalu, to czy będzie okej. I po prostu sobie ewentualnie to sprocesujemy później. W sensie, musicie zrobić tak, żeby się zmieścić w półtorej godziny, więc na przykład możecie jedna osoba drugiej przesłać, ta druga osoba tą surówkę na przykład ogarnie. On jest w stanie mi wysłać tak, żeby ścieżki były dobrze zrobione i się rozdala wszystko. A z drugiej strony on w ogóle nie umie w mix. No to musisz mu jakoś pomóc, no musisz ci przesłać to jakoś. Dobra, dobra, to chyba wiem, co zrobię. Dajcie radę, elo. Chciałem zapytać, jak tam u was w ogóle? No, no już mamy chyba skończony. Jeszcze eksperymentujemy. A zadowoleni jesteście, czy nie? No jesteśmy na maksa chyba zadowoleni. No dobrze, bo ja na przykład pytałem Zaszki, to tam ciężka współpraca się szykuje, bo tam ziomeczek nie potrafi w mix i mają problem. Właśnie byłem ciekaw, czy to się okaże tak, że branie dwójek będzie lepszym pomysłem, czy lepiej pojedynkę, ale po was słyszę, że chyba fajnie we dwójkę. Bardzo wysoko tutaj poleciane jest. No, to zaskoczenie będzie chyba. Nie spoilerujemy, dobra. Nie? Dobra, nie spoilerujcie. Mamy jeszcze pół godziny, więc jakby czekamy na resztę. Co tam u was, jak tam? Minęło już czas. Czas wysyłać pliki. Wokal ale beat jest jebany. O, my też mamy fajnie, bo u nas Blaine na przykład beat zrobił. No, ogólnie to było git. Ale jestem zadowolony z Blaine'a, z siebie nie. I za mało nawinałem, to postanowiłem, że w sumie Leo się szklanki zacznie śpiewać. Co? Złapaliśmy jakiś taki wspólny vibe, żeby tą nutę Złote Tarasy zrobić tak troszeczkę namiętniej. Skleiłem beat, żeby już można było zrobić nawijkę. Natomiast finalnie nie jesteśmy w stanie tego dobrze połączyć, więc mamy dwa pliki. Jeden z beatem, a drugi z nawijką na starym bicie. I musicie sobie to wyobrazić, jak to by świetnie wyszło. Ale myślę, że będzie spoko. Co? A to nie możecie tego połączyć teraz? Jakoś? Nie, w sensie po prostu, bo musimy wyeksportować pliki i tak... ja to muszę w ogóle dobrze połączyć i tyle, nie? A to ile to zajmie połączenie tego? Szczerze? No to próbowaliśmy przez pół godziny i na razie nie idzie, nie? Więc... Wow. Dobrze, wszyscy jesteśmy ready? Największe problemy, jakie mieliście z zrobieniem tego, to... Słucham Janek, bo tak klikasz sobie odpowiedzialnie, to posłucham cię, co masz do powiedzenia. Nie, nic nie mam do powiedzenia. Ale nauczyciel vibes. Bez kitu. Ja mogę powiedzieć do naszej pięknej piosenki, że miałem problemy z dykcją, bo jest to bardzo szybkie, a ja nie mam tak sprawnego języka, żeby to zrobić. Dobra, dziwnie to zabrzmiało, przepraszam. Boro, jesteś pierwszy raz u nas na coverach, niektóre osoby się przywijają drugi raz, trzeci nawet. Jak się czujesz w ogóle tutaj z nami? Czuję się bardzo dobrze, trochę nieśmiało, bo nikogo nie znam, nie? Ale tak to jest git, ale wracając do naszej piosenki. Poszła dobrze, jak na czas, który mieliśmy i że musieliśmy razem ze sobą pracować. Najgorsze było to, że musieliście razem ze sobą pracować. Sprawdźmy Jan rapowanie, Kini Zimmer, Wolne B i Quattro. Moi koledzy, Tymek Troll, twoi koledzy, Krapi Goyle. Jesteśmy w obór to. Nie słuchaj nas, nie słuchaj mi. Los Angeles, Nowy Jork. Dame, som, jazda. Ej, fajne, tylko jedna osoba tam w refrenie, co tam śpiewa tam wyżej, to ona powinna nie śpiewać, tylko bardziej tak... Nie słuchaj nas! Zgodzę się z faktem, że beat bardzo fajny, bo trzeba przyznać, że jest autorski, tak? O, no, ale to jest. Beat tynk na plus, ale uważam, że wokalnie tam to naprawdę dużo jeszcze roboty. Proszę o wpisanie odpowiedniej oceny, uwzględniając oczywiście beat, bo też robili beat oni. Dobra, wszyscy daliśmy średnia 6-1. Na 10 oczywiście, bo od 1 do 10 oceniamy. Nie, 6-2, zmieniłem. O, dobra, 6-2. W tym momencie posłuchamy sobie Boro i Blaine'a z utworem Skute Bobo i Young Leosia, Cicho. Czy znacie ten utwór oryginalnie, czy słuchacie go, lubicie? Ja mam pomysł, zapraszam do słuchania, a potem coś powiem na prawej mikrofon. Dobra, to może powie Boro. Ja mam o tej piosence do powiedzenia tyle, że Blaine fajnie... Boro, a ciebie zaś przerywa, aż co czasu ci dacie końcówki. Mocny team jest. Dobra, spuszczaj! Dobra, nie obchodzi mnie, co masz do powiedzenia, chodźmy słuchać. A to wasz beat, czy wzięty? Blaine go robi. O, dobra. Chyba się pomylili, chyba ochujeli, chyba całkiem oszaleli, chyba się pogubili. Wow.
Ja myślałem, że ty trolujesz z tym, że szklanki zacząłeś śpiewać po piosence. Niepotrzebne to szklanki. Początek mnie totalnie rozpierdolił. Szczerze mówiąc, ja bym słuchał tego zamiast oryginału, bo to jest dużo, dużo lepszy niż oryginał. Dokładnie, o wiele lepszy niż oryginał. Ja jestem fanem tego adliba, takiego jak on tam mówi, że chyba o chuje i nagle pojebało ich ku... Tak krzyk tam jest. Ja mówiłem. Ale według mnie to tam cicho mówili. Coś można by tam jeszcze dodać, nie? Mm-hmm. Ale generalnie zwrotki, kurde, mega fajne. Leci Quintana, ej, leci smoke my dope. Leci Ganna 4-2-0, nowy drop. To wszystko z naszych rąk. Polski batalion. Palimy tak dużo. Tak, bardzo fajny klimat w ogóle. Lepszy niż na oryginale. Dobrze, proszę o wpisanie ocen. Dobra, ja tak tylko powiem poza odcinkiem, żeby mnie nie było, nie? Ja chciałam tylko powiedzieć, Blaine, masz głos podobny do Tedy. To miałam po prostu... Co? Ej, co tu robi Igula w ogóle na tym odcinku? What the fuck? Ej, ja jestem fanką jego. Jesteś fanką jego? Jestem fanką, ale pomińmy to. Słuchaj, tutaj Mateusz decyduje o tym, co zostaje pomijane, a co nie. Zobaczymy, co zrobi. You have no power here. Wszyscy pisali swoją ocenę, średnia 7-2. Mr. Polska, Złote Tarasy, Rod Abel de Young i Zaha Kuan. Tu jakiś problem podobno był. Najpierw może bicik, żeby was wprowadzić. On jest nie za długi, ja go specjalnie wrzuciłem i potem możecie sobie tego drugiego przesłuchać z surową nawijką. Dobrze, to zróbmy tak, że my posłuchamy tego na surowo, a dla widzów już wyślemy bezpośrednio. Więc jakby widzowie, słuchajcie sklejonej, a my posłuchamy na odklejonej. Co? Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Freeza. Moje życie loco la vida. Mam cash i kartę Freeza. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Freeza. To będzie dobre, jak to zrobicie. Miksik teraz zrobić to będzie cacy, no, tylko że tam sylabicznie troszkę coś zakulało, ale wokalnie bardzo ładnie mi się właśnie podoba. Mi się wydaje, że te akcenty czasami robiliście takie, żeby to się wpasowało, w sensie akcentowaliście to. No, czasem były takie wprost, a czasem były fajnie poprzesuwane i to też fajnie akurat wyszło, nie? Dzięki. Kurde, ale bez tuna nawet to dobrze brzmiało. Możemy puścić dla widza, widzowie, macie fragment bez tuna teraz tutaj. Ja widziałem, jak wychodziła ze złotych tarasów i uśmiechu nie zapomnę, poprawiła mój nastrój. Ja panorama ta mariocia, apartamy na hasło. Już jest nasz, jutro nie ma nic. Nie zatrzyma nas. Dobra, to proszę o wpisanie ocenek. Efekt finalny będzie oczywiście w opisie, tak, linki do wszystkich numerów. Jeżeli ktoś się oczywiście zgodzi na to, żeby wrzucić na swój kanał i podeślę mi linka, to będą te numery w opisie, widzowie, więc możecie sobie obczajać. Mamy średnią 5-9. No dobra, Szpaku Hot 16 Challenge, KRM i Lemon. Obczajajmy. Za wszystkie krzywdy sam przeproszę Boga. One kuszą mnie w rok. Biotona. Różowa pantera. Jara je bolone. Płaczę z ziomem, co jest bykiem jak pudzian. Ciągle broni papuga, za braci biorę w tym udział. Stuka obcina jak barber, ej, skóra jak karmel. Ale kurwa mnie kochaj naprawdę. Lemono mało. Ale nie generalnie za szybko chyba wjechałeś w bit, KRM. Ja no powiem, że nie da się ukryć, ale trochę KRM Kerry. Nie chcę być tu niemiły, ale... Biga KRM Kerry akurat tutaj. Kerry, ale słuchajcie, bo to hyperpopowo nie brzmi, tylko bardziej punk rockowo moim zdaniem. I bardziej wokalnie nie, no, tutaj miksowo refren. Jest. No. Właśnie refren jest zmiksowany tak właśnie hyperpopowo, a reszta bardziej punk rock. Tutaj mi było ciężko troszeczkę na tym bicie, bo mieliśmy dwa bity. Na jednym mi poszło lepiej, na drugim trochę gorzej. No cóż, no ja dam z siebie wszystko, ale umiem lepiej, naprawdę, to nie podoba mi się moja część. Poproszę ocenkę. Paris Platinow, freestyle hotelowy. Dobra, ogłoszenie. Tutaj jest mocny tryhard z naszej strony i nie wiem, jak wam to siądzie. Moim zdaniem wyszło genialnie. Musicie zrobić najlepiej, twierdzam. Obok siebie. Tak, to mi się też wydaje, właśnie to, że siedzieliście obok siebie może wpłynąć na to, że będziecie mieć właśnie łatwiej, wydaje mi się, nie? W całym zdaniu. No tutaj była taka totalna burza mózgów i szybka pomysłowość. Wszystko pod ręką tak naprawdę, więc... Dobrze, obczajmy. Wjebałem się tutaj tańcem. Twój stary jest obstrańcem. Robię zygzak po klatce.
potem ujebałem palce. Cały plan napisałem tu na kartce. Twoja stara niesie pierogi ze wsiadce. Melo, melo. 3-2-0. Kurwy fuckery, tych co się tu śmieją. DVD, DVD. Ona o mnie tutaj śni, ej. Stary leży najebany na wersalce. A jesteś pojebany. Mocne. Za mocne, w sensie to jest MVP imo. To wszyscy po jeden, żeby nie czuli się za mocno, co? Ja obniżę ocenę za to, że siedzieliście razem w pokoju i mieliście łatwiej. Ej, to nie jest ich wina, że mają kolegów, a my nie. I że bit nie był wasz. Znaczy, tak to git, nie? Nie, no zajebiste, zajebiste, naprawdę. Bardzo fajna piosenka, ja bym słuchał normalnie na Spotify'u. Mega dobre, czekam na TikToka z tego. Wrzucamy, na pewno. Wow. Pewnie, że tak. Oki Młody Jerzyk, Janek i RF. Mówiłem, dykcja nie wyrobiła i... Ale tak to, nie wiem, tak średnio mi wyszło. Ja jestem fanem tego numeru, mam nadzieję, że będzie bardzo dobry. No to no, przestaniesz być to fanem. No. No nie. A jest na Rage Beatie? Nie. Jest na Melodic Grill. Pamiętajmy też, że sami wybieraliście, nie? Więc jakby tutaj... Nie ma na co zwalić. To przypał trochę w życiu, jak nie ma na co zwalić. Okej, okay, idzie nowy krążek jak okej. Okej, fantan zdej bez seks jak Młody hey. Jerzyk, bo chciałbym tylko przeżyć. Słyszycie rynki, po prostu zęby szczerzyć. Bujać budynki i w końcu w siebie wierzyć. Młody Jerzyk, Młody Jerzyk. Przyjemne. Zajebiste. Początek wziął jak Mati nie żyje. Nie, bardzo przyjemne jak dla mnie. To tak bardziej płynęło w sumie. A ty Janek ostatnio robiłeś oldschool, ja myślałem, że ci też jakiś oldschool polecisz. Ja się nie zgodziłem na oldschool, bo nie umiem jakby co. Fajnie się dobraliście w ogóle wokalnie, mi się wydaje, podobne barwy, nie? Ja ogólnie jestem fajny, ale to tak już. A, okej, okay. Dobra, no to super. A fajne są również oceny, które ludzie zamandali. Fajny jest również kawałek Kasperczyk Sybiksy. Nie wiem, bo nie słyszałem jeszcze. W wykonaniu Rezuala i Arana. Muszę powiedzieć, że akurat na początku, jak zaczynałem nagrywać, to mi się złamał i musiałem na taśmie mikrofon mieć przyklejony i tak nagrałem, ale się udało. Po prostu był bardzo mocny rap, posłuchajmy. Ty się dobijałaś, ale był hałas. Teraz jest cicho i już. Cały ciężki rok jak parycon. Teraz leży z nią, miło wolny dom. Mamy całą noc i słyszy nas blok. When I fall in love, to leci brąd. Pokochałem siebie, chyba mogę jeszcze siebie. Mogą być to para, dokumenty, romantyczne komedie. Z tobą nawet mogę ustawić to w związku na FB. Yeah, yeah, ty nawet nie wiesz co to SB, nie, nie. Muszę coś dodać, ja wysyłałem akapelę do Arana. Widać, że za późno wchodzi, jest źle przesunięte. Musiałby być przesunięte w lewo, żeby to odpowiednio wchodziło w beat. I kurde, jestem zawiedziony trochę. Trochę za głośno też chyba, nie? Ta akapela lekko. Nie wiem, który z was to był, ale jak Yahoo planujesz robić odcinek z udawania raperów, to tu jest jakiś chivas chyba. Fajnie tam wjeżdżało melodycznie, widać tam kurczę, że jest potencjał do śpiewania. Oprócz tego nie spodobało mi się troszkę kurczę przed refrenem, była taka, nie wiem, za muła trochę, to było spowodowane tym, co mówiłeś wcześniej? W sensie, gdyby było przestawione trochę bardziej w lewo ścieżka, to by inaczej to wchodziło trochę w beat, nie? I też zastanawiałem się przed wysłaniem tego, czy aby na pewno nie przesunąć tego, nie spróbować, ale już miałem takie kule. To naprawimy to i wstawimy na YouTube'a jakoś, nie? Pewnie, że tak. Naprawcie, bo będzie geniusz, nie? Poproszę o wpisanie ocen, chyba już wszyscy wpisali. Jeszcze jedna osoba. Mamy wszystko? Mamy. Okazuje się, że w takim razie wygranym jest Sabura i Verde. Tutaj chyba bez wątpliwości w ogóle jakikolwiek, bo chłopaki zrobili naprawdę bardzo dobrą robotę. Chłopaki, no jak to bywa tutaj w każdym odcinku naszego programu, możecie pozdrowić kogoś na koniec. Ja pozdrawiam. Mam nadzieję, że się uda.